Jestem już na moście, nad torami. O, przekroczę go i już do centrum będziemy się tam szykowali. Z drugiej strony jest skocznia. No i tak to wygląda tutaj. Jest drogowskaz do Trondheim, do Narwiku. Widzimy, że E6 można pojechać. No, a ja na spacer wybrałem się takim oto rowerkiem. Mamy takie dwa rowery teraz tutaj na tym nowym statku na burcie. No trochę powietrza mam za mało, muszę na CPN gdzieś podjechać, zapompować. No, wyglądam teraz jak turysta zwiedzający Norwegię. Nie jak marynarz. Czapeczka. O, teraz jak turysta, który przyjechał zwiedzać Norwegię. Kto mnie tu pozna, że ja pracownik tamtego statku. Dworzec w mojej ranie. A widzimy autobus, od razu przystanek autobusowy. Tu mogę bezpiecznie rower postawić, nikt mi tego rowera nie ukradnie. A przed dworcem jest taka ławeczka. Tu mamy połączenia. Tu mamy pokazaną Norwegię. Jakie są połączenia kolejowe. No i tu mamy rozkład jazdy, jakby ktoś się wybiera do mojej rany. A później z mojej rany. Ale wyjdziemy na dworzec. O, dworzec w mojej rany tak wygląda. No, drzwi mi się otwierają same automatycznie. No i tak wygląda dworzec mojej rany. Szafki, taki malutki, przytulny. Dworzec kolejowy mojej rany. Jak chcemy, to nie musimy przez dworzec. Wychodzimy tutaj sobie na peron. Od razu. O, tu jest takie stanowisko dla rowerów. Nawet nie wiedziałem. A i tu mamy Mohirana dworzec kolejowy. A teraz się kierujemy do ścisłego centrum. Już teraz prowadzę rower. No może tu podjechać, ale już mi brakło kondycji. Rana komunę. To inaczej jest urząd miasta. Komunę taki, burmistrz taki urząd. Widzimy. Piękne. Grudeczek. Gdzie się chętą piją. I tu jest taki centrum sklepów. Zaraz no tu widzimy akurat otwarty jeden. Tu możemy do góry. Tu możemy się skierować. Mo centrum. Tak jak mówiłem, jest rana i mo. Tu po lewej widzimy fajny pomniczek. Nie wiem co on oznacza. Pustka, bo to jest niedziela.
ale za to piękny widok z ziemi. I tak ten piękny teren, ten widok tego terenu przypomina mi Beskid Śląski, moje ulubione góry, po których często chodziłem. Odejdę trochę od pasów, bo ludzie myślą, że chcę przejść, im samochody stają co chwila. Aż tak patrząc od dali, tylko tam w Beskidzie Śląskim nie widać wody, no jest tam. To Wisła Czarna, jak się idzie na Baranią Górę, to tam jest taki zalew. Tylko, że nie ma. A te domki położone, no nie ma tych takich stożkowych domów czasowych, to by tak przypominało Ustronie przed Wisłą. No, ale piękny, piękny po prostu krajobraz. No i jutro udamy się do następnego portu. Oczywiście nie byłem w tamtym porcie nigdy jeszcze. Nie mogę powiedzieć, czy jest długie wejście fiordem, czy krótkie. Jak będzie, to wszystko nagram, później pokażę.